to ludzie są głupi, nie mają własnego rozumu, że łykają, że tak powiem, tą papkę telewizyjną? Ja bym tego tak nie nazwał, ale no, ta papka telewizyjna odciska swoje piętno na ludziach. Jeden mój asystent, dziennikarz, przebywał już tam kilka lat i bardzo rzadko do Polski przyjeżdżał. I przyjechał na wakacje i... Kabrioletem w zimie nie przyjeżdżał. Nie przyjeżdżał kabrioletem, prywatnie, samochodem osobowym, rodzinnym. I jak przyjechał tu na wakacje i był u teściów, to tam odbierano tylko TVP Info i TVP1. I jak on wrócił po 4 tygodniach, to mówi... że on nie spodziewał się, że w tej Polsce jest tak wspaniale, że to po prostu wszystko jest. Jeszcze pobyłby 2 tygodnie i by w to po prostu uwierzył. I koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości właśnie tak podchodzą do społeczeństwa, sądząc, że można społeczeństwo wytresować.